Hej, cześć, witaj, kurw. No i piszą mi, na początku odcinka mi piszą na messengerach, kurde. Cześć, witajcie, czaty, z tej strony Gabor, nie pozwalają mi nagrać, kurczę. Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Gabor, a widzimy się w... No, przestańcie mi pisać, widzicie, przeszkadzają mi. Widzimy się w reakcji na trailer SCP Unity Remake, nowego update'u, The Core Room Update, który będzie bodajże 27.3, czyli z mojej perspektywy za dni... dwa w piątek, albo dajże wtedy patroni dostają, w publiczny będzie później. Nie wiem, czy jest to gdzieś tu napisane. W każdym razie pomyślałem, że znowu zrobimy kolejny minutowy film, który przedłużę do 10 minut. Nie, mam nadzieję, że nie przedłużę, nie wiem, ile mi to zajmie. Zapraszam do zostawienia łapki w górę na samym początku, a my zaczynamy, żeby nie przedłużać. Zaczynamy. A jeszcze mogę wam zdradzić, że chcę do końca kwietnia zrobić 1000 followersów na Instagramie. Tam mi brakuje 150, więc możecie wbić na Instagrama, link macie w opisie. SCP Unity Remake. Czekaliśmy na ten update bardzo długo. Jest bardzo płaski ten ekran. Cześć, mrugacz, tak? Bo to jest mrugacz. Tak, to jest mrugacz. Okej, podoba mi się. Nie wiem, czym jest te core room. To jest jakiś rdzeń. Pokój rdzenia. Czymkolwiek jest pokój rdzenia. Ostatni update był bardzo dawno temu. Znaczy dawno temu, no kilka miesięcy. Tu są te SCP-ki z jeden tego, z okularów 3D, są szafki. No dobra, biuro, ale co dalej? Jest Tesla. To jest jakiś SCP-ek. A to jest Łazarz. 27. Nie wiem, kurde, kiedy będzie dla zwykłych użytkowników. Co to jest? Co to jest, nowy mrugacz? Czemu to jest? Czy to jest coś innego? To jest mrugacz? Ej, o co chodzi? To jest jakiś mrugacz? Czy to jest jakiś inny widok mrugacza? Dobra, podsumujmy, zacznijmy od początku. Nie wiem, co to jest, czy to jest ten mrugacz, czy co to jest. To chyba jest mrugacz, zważając, że później zbliżenie na jego twarz. Czyli zmienili wygląd mrugacza, okej. Tak się będą otwierać drzwi, spoko. Przełączniki, jakieś Tesle widzimy. Korytarz. To jest jakiś SCP-ek, to jestem w 100% pewien, że to jest jakiś SCP-ek, bo wiem, nie znam, nie pamiętam numeru, ale jestem w 100% pewien, że to jest jakiś SCP-ek. Bo pamiętam, że tak występuje. Kolejny korytarz. Teraz tak, prawdopodobnie to są SCP-ki z SCP okulary 3D, nie pamiętam numerku niestety, przepraszam, ale najprawdopodobniej jest to ten SCP. Tylko nie wiem czemu... No tak to wygląda przynajmniej, tak miała animację chodzenia. Nasza postać idzie, bierze kartę z szafki, przykłada ją do SCP-131. Czym jest SCP-131? 131. Okej, okay, dobra, już znamy przynajmniej numer tego SCP-ka, czyli kolejnym SCP-ku, kolejnym update'cie będzie SCP-131. Ja sobie do tym SCP-ku na pewno poczytam, wam też to polecam zresztą. Ale okej, okay, dobrze wiedzieć, kolejny korytarz, rozgałęzienie. Biuro Kapitana Ameryki chyba. To mnie intryguje, to jest inny design od razu pomieszczenia. Są te SCP-ki. I to jest Łazarz. Nie wiem, czy znowu ze zmienionym overhaulem, ale uważam, że totalnie SCP w... Boże, 106 w Unity Remake jest najlepszą zrobioną 106 w jakiejkolwiek grze. 27 jest dla Patreonu, bodajże kilka dni później jest dla zwykłych tych. I to jest zmieniony wygląd SCP-173. O, jest tutaj napisane. Everyone, Friday. 3 kwietnia, czyli 3 kwietnia najprawdopodobniej dostaniecie odcinek od razu z SCP Unity Remake. Wcześniej niestety są dla Patreonów. 3 kwietnia będziecie na pewno mieli odcinek. To jest od razu zapowiedź tej serii. Powrót do SCP Unity Remake. Prawdopodobnie cykniemy sobie nowy sezon. Takiej dawno codziennej serii let's playowej nie było. A SCP Unity Remake jest fajnym takim powrotem, więc na pewno mogę was zapewnić, że wrócimy sobie do tego. Będzie SCP-131, zmieniony wygląd SCP-183, przynajmniej tak wnioskuję z tego filmu. I bodajże jakieś zmiany przez 106, przynajmniej pokazało się to w tym trailerze. Nie wiem, czy są tu jakieś fajne rzeczy. W każdym razie ostatni update. Mogę wejść na ich stronę? SCP Unity, jest! I to było... Play Explore? Tak, ostatni update był w kwietniu tamtego roku. Tak? Ojejku, to... Jezus, rok minął, naprawdę? Ja pamiętam, jak nagrywałem ten odcinek z tego mini-update'u właśnie.
Kurczę, ale rok aż minął, ja pierdzielę, strasznie długi czas, tak czy ja źle liczę? Czy to znaczy, że to jest... Chyba, że to jest listopad. Chyba, że... Nie, wątpię, nie. W każdym razie mega wyczekuję, na pewno będziecie mieli serię od 3 kwietnia. Możecie napisać, co sądzicie o tym filmie, o tym całym SCP-ku, o tym całym update'cie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, przypominam o tym, co planuję na Instagramie, że do końca kwietnia wbić 1000 followers, brakuje mi około 150. Link macie w opisie, również zapraszam na serwer Discord, na Instagram, na grupę na Facebooku, na fanpage, do łapkowania, komentowania, subskrybowania, udostępniania, dzwoneczkowania, co chcecie, mówi do was Gabor, wszystkie linki macie w opisie, hejcia!